Dzień dobry, Kamila Salwiak. Witam Państwa i zapraszam na informacje prosto z kurortu. A zaczynamy od 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym Usteckie Serca zagrały po raz kolejny i znów ustanowiły rekord zbiórki. 79 865 zł to kwota zebrana podczas finału w Ustce. Jednak sztab, czyli Dom Kultury, donosi, że suma ta może jeszcze wzrosnąć. W niedzielę od wczesnych godzin na ulicę Ustki ruszyli wolontariusze. Mieszkańcy, turyści i spacerowicze chętnie wrzucali do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łącznie w Ustce kwestowało ponad 80 osób. W przeważającej większości byli to nastolatkowie. Rekordowa puszka to już w sumie tradycja. Należy do Przemysława Nycza. Zebrał on 3133 zł i 38 groszy. Głównym dyrygentem usteckiej zbiórki była jak zawsze Aldona Staszewska-Klimek, dyrektor Domu Kultury, która także rozpoczęła licytację. Nowy rok, kalendarz. I tak, naszą tradycją było, że finał jest 28, także często cena była wywoławcza i tutaj młodzi mnie wspierali. Które Zuza? Ile cena wywoławcza? 28, oczywiście, że tak. No. Ustrzczanie zaoferowali mnóstwo przedmiotów na licytację. Na uwagę zasługuje złote serduszko, które ma zgodnie z wolą ofiarodawcy stać się usteckim gadżetem przechodnim związanym z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sprzedano je za 1000 zł. W Domu Kultury wystąpiły też zespoły muzyczne, jednak koncerty i licytacje nie były jedynymi atrakcjami usteckiego finału. Miłośnicy gimnastyki i ćwiczeń spotkali się w hotelu Jantar. Tam zajęcia Body Art poprowadziła Kinga Ćwigoń. Uczestnicy zasilili oczywiście puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w szkole podstawowej numer 1. Tam spotkały się fanki zumby. Wspólnie tańcząc i ćwicząc w maratonie, który przygotowała i poprowadziła Sylwia Mikę. Ustrzczanom udało się kolejny raz pobić rekord zbiórki. Zebrano blisko 76,5 tysiąca złotych. Jednak to nie koniec. Pieniądze cały czas płyną na orkiestrowe konto. 36 nowych miejsc czeka w usteckim żłobku na najmłodszych mieszkańców. Zwiększenie liczby podopiecznych placówki było możliwe dzięki reorganizacji pomieszczeń. W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze dla najmłodszych dzieci, dyrekcja miejskiego żłobka w Ustce przygotowała 36 dodatkowych miejsc. Było to możliwe dzięki przeorganizowaniu sal. Po przeorganizowaniu sal z grupy dzieci starszych powstały dwie dodatkowe grupy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu już posiadania sypialni. W związku z powyższym powstały dodatkowe miejsca i w tej chwili mamy 36 wolnych dodatkowych miejsc. W efekcie tych działań przyjęto do żłobka wszystkie chętne dzieci, a placówka dysponuje jeszcze 8 wolnymi miejscami. Zainteresowani w sprawie miejsca w usteckim żłobku powinni kontaktować się bezpośrednio z placówką. Żłobek miejski Bursztynek, ulica Marynarki Polskiej 83, numer telefonu 59 814 49 95. Ustka zachęca mieszkańców i nie tylko do rozliczenia podatkowego PIT w mieście. Zachętą ma być tworzona właśnie karta mieszkańca. Dokument gwarantować będzie ulgi. Jak twierdzą władze kurortu, każdy obywatel, który wskazuje w swoim rozliczeniu podatkowym PIT miejsce zamieszkania Ustka, przyczynia się do wzrostu dochodu miasta, a tym samym jego rozwoju. Należy podkreślić, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest, obok podatku od nieruchomości, podstawowym dochodem własnym gmin. Dzięki temu miasto ma możliwość rozbudowywać ofertę usług publicznych, współpracować z klubami i stowarzyszeniami, które organizują zajęcia dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz realizować szereg inwestycji, m.in. modernizację ulic czy też finansować ustecką oświatę. Zachętą do rozliczeń w Ustce ma być karta mieszkańca. Dzięki karcie mieszkańca będziemy mogli skorzystać z preferencyjnych warunków, na przykład w korzystaniu z oferty Domu Kultury. Będziemy mogli skorzystać nieodpłatnie z komunikacji miejskiej, czy na przykład z zajęć sportowych w klubach sportowych działających na terenie miasta.
Każdy mieszkaniec może sprawdzić, na jakie zadanie miasto wydaje przekazany z jego wynagrodzenia podatek, wchodząc także na internetowy kalkulator mieszkańca, ile dokładnie pieniędzy z podatku trafia do budżetu samorządu. Jeżeli Państwo chcielibyście zobaczyć, ile waszego podatku, ile środków z waszego podatku wpływa do kasy miasta, zapraszamy na stronę www.ustka.budżetyjst.pl. Na dole strony znajduje się kalkulator. Wystarczy wpisać swoje dochody i zobaczycie Państwo, ile pieniędzy z waszego podatku PIT, z waszej deklaracji wpływa na konkretne działanie i na konkretne wydatki. Karta mieszkańca jest w fazie opracowywania. Dokument ma być dostępny w marcu tego roku. Jego posiadanie umożliwi korzystanie na preferencyjnych warunkach z zajęć sportowych, plastycznych i tanecznych, a także zakup biletów ze zniżką na koncerty i wydarzenia w Domu Kultury. Bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej oraz korzystanie z promocyjnych ofert podmiotów prywatnych, które zdecydują się zostać partnerami karty. Usteccy uczniowie rozpoczęli zimowe wakacje. Miejskie instytucje przygotowały bogatą ofertę zajęć kulturalnych, sportowych i kreatywnych. Nie ma czasu na nudę podczas ferii w Ustce. Program przygotowany dla dzieci i młodzieży przez Dom Kultury, Bibliotekę Miejską, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Aktywności Twórczej to bogata oferta zajęć, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Interesująco zapowiada się drugi tydzień zimowej laby. Dom Kultury kontynuować będzie zabawę z superbohaterami. W drugim tygodniu ferii na pewno cały czas trwają i czekają na dzieciaki różne atrakcje. Dom Kultury kontynuuje swoją zabawę z superbohaterem. W tym drugim tygodniu zaplanowana jest także wycieczka do schroniska dla zwierząt, bo superbohaterowi przystoi dbać o słabszych. Jeśli chodzi o Bibliotekę Miejską, zaprasza ona na zabawy z rękodziełem i tradycyjnie także do zabawy w gry planszowe. Ofertę sportową przygotował zaś Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miłośnicy sportu mogą bawić się m.in. na lodowisku oraz basenie. Do udziału w zajęciach zaprasza także Centrum Aktywności Twórczej, które przygotowało warsztaty w pracowniach rzeźby, malarstwa, filmu i fotografii. Zwieńczeniem zimowego odpoczynku będzie bal na lodowisku, który przygotuje Centrum Kultury Gminy Ustka. Szczegółowe informacje dotyczące programu ferii w Ustce dostępne są na stronie internetowej www.ustka.pl. Na tym kończymy magazyn ustecki. Kolejna garść informacji prosto z Ustki już za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.